to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota's Freaks i witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 11 dzień projektu Halloween. Dzisiaj spróbuję zrobić to troszkę inaczej i nie powiem Wam, czym jest projekt Halloween. Jeśli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej, wszystko jest w opisie. Dzisiaj, po wczorajszej nieco strasznej, a nawet obrzydliwej charakteryzacji, która jednak bardzo Wam się spodobała, mam dla Was coś lżejszego, eleganckiego, kobiecego i dosyć spontanicznego. Można powiedzieć, że ta czaszka taka w stylu, powiedziałabym, disco, glam, bardzo połyskująca i dosyć lekka jak na taki halloweenowy wzór. Była malowana na całkowitym po prostu freestylu, czyli założyłam sobie tylko, że będzie właśnie brokat, będą linie, a cała reszta powstawała już właśnie na Waszych oczach. Mam nadzieję, że taka opcja też Wam się spodoba. Myślę, że jest doskonała na wszelkie imprezy halloweenowe. A tymczasem dowiedzmy się, co odpowiedzieliście na pytanie, które zadałam Wam wczoraj. A brzmiało ono, jakie nadprzyrodzone moce chcielibyście posiąść? Jedzenie i nie tycie. To byłaby super moc. Chciałbym mieć moc wszystko widzenia, czyli mógłbym czytać innym w myślach oraz widzieć, co się gdzieś dzieje. Ja bym chciała latać na moich ogromnych, czarnych skrzydłach. Pozdrowisz? Pozdrawiam. A dzisiaj chcę Was zapytać, jakim zwierzęciem chcielibyście odrodzić się w przyszłym wcieleniu? Jeszcze tylko zachwyćmy się przez chwilę pracami moich widzów. A teraz już bez zbędnego gadania przejdźmy do części tutorialowej. Pajączku, wracaj. Pajęczyna, to twój dom przecież. Podkład już na twarzy mam i od razu mogę przejść do rzeźbienia mojej czaszki. Sięgam po grafitowy cień i średniej wielkości pędzelek i podkreślam tradycyjnie kości policzkowe, skronie, oczodoły, żuchwę. Robię to dosyć delikatnie, te cienie jakby nie będą tu grały pierwszy skrzypiec, będą takie bardziej pomocnicze. Myślę, że ta charakteryzacja z takim bardzo minimalnym makijażem oczu też by się obroniła. Natomiast ja chciałam, żeby te oczodoły faktycznie były centralnym punktem twarzy, żeby zwracały uwagę. Więc postawiłam na dosyć mocny makijaż oka. Najpierw kredką, oprócz zarysowania linii rzęs, nadaję właśnie oku wyrazisty kształt, podkreślam załamanie powieki. I ta czarna kredka posłuży mi oczywiście też jako baza pod ciemny cień. A tam, gdzie tej ciemnej kredki i cienia nie ma, czyli na centralną część powieki, nakładam czerwony cień z drobinkami. Tam, gdzie wyrysowałam ten kształt kredką, nakładam teraz cień czarny, następnie rozcieram go grafitowym. W tym momencie kamera spłatała mi psikusa, więc muszę Wam opowiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Mianowicie białą, tłustą farbą do ciała. Podkreśliłam w taki prosty, graficzny sposób wszystkie najbardziej wystające części twarzy i dekoltu, a następnie zaczęłam nakładanie brokatu. Do brokatu w okolicach oczu najlepszy oczywiście glitter primer z NYXa. Brokat pierwszy, ten, którego używam na powiekę, również jest z NYXa, jest po prostu fantastyczny, mieni się cudownie. Następne brokaty, które Wam pokażę, to są takie brokaty do zdobienia paznokci. Generalnie one nie są przeznaczone do użytku w okolicach oka, więc bardzo, bardzo na to uważajcie. Takie bardzo drobne brokaty odradzam w tym przypadku, natomiast ten brokat jest taki dosyć gruboziarnisty i jest wycięty w takie kółeczka, a nie jakieś takie heksagonalne kształty, więc no jest bezpieczniejszy nieco.
ale i tak lepiej uważać i zawsze oczywiście lepiej wybrać taki do użytku przy oku. Do przyklejania brokatu już na całą twarz, nie w okolicach oczu, użyłam kleju specjalnego do brokatu. Jest to wodny klej od Mayrona. Do przyklejania brokatu na większe płaszczyzny i wszędzie tam, gdzie może nam się zetrzeć, uważam, że jest bardzo fajny, natomiast w okolicach oczu zdecydowanie polecam glitter primer. Jeśli chodzi o brwi, to po prostu dosyć standardowo je wypełniam tylko czarnym cieniem. Jeszcze do nich wrócę, a tymczasem przechodzę do malowania mnóstwa linii, które tutaj oplatają moją twarz. Ja użyłam farby wodnej i cienkiego pędzelka, ale jak najbardziej sprawdzi się tutaj również dobry eyeliner. Jeśli chodzi o usta, to zdecydowałam się tutaj na taką dosyć popularną, można powiedzieć, ostatnio technikę, czy może bardziej styl. A więc najpierw tworzę wokół ust taką jakby poświatę, rozmazując wcześniej nałożoną pomadkę. Używam do tego miękkiego pędzelka, takiego jak do blendowania, to jest absolutnie tutaj najlepsze narzędzie. Następnie nieco ciemniejszym odcieniem pomadki wyrysuję już usta mniej więcej w granicach moich naturalnych. No a resztę już sami zobaczycie, wykonam po prostu liniami. Żeby całość ożywić, to oprócz czarnych linii pojawią się oczywiście również białe. A zaczynam od rozjaśnienia brwi od wewnątrz, a następnie znów dosyć spontanicznie dodam białych linii. No i oczywiście kropek. Nie mogę zapominać o kropkach. Kropki zawsze bardzo fajnie ożywiają takie graficzne wzory. Zdecydowałam się jeszcze, co okazało się moim zdaniem strzałem w dziesiątkę, dodać brokatowe łzy i tutaj użyłam już najgrubiej właśnie wycinanego tego brokatu, wygląda obłędnie w świetle. I jeszcze odrobinę na usta, na ciało natomiast obficie posypuję jeszcze tego brokatu z NYXa, tego pięknie mieniącego się. A ponieważ, tak jak podkreślam, była to praca dosyć spontaniczna, to spontanicznie podjęłam jeszcze decyzję, że dodaję gdzie niegdzie jeszcze ciemnego cienia. Założyłam rzęsy, oczywiście za chwilkę jeszcze na mojej głowie wyląduje peruka i gotowe. Kochani, wielkie dzięki za fantastyczny odbiór całego tego projektu. Jestem przeszczęśliwa, że tu ze mną jesteście, że jesteście również dzisiaj i mam nadzieję, będziecie również jutro. Do zobaczenia. Buźka.